Dzień dobry kochani, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem o tym, jak ładnie wyglądać podczas podróży, także zapraszam do oglądania. Pierwszy punkt to jest to, że powinno być nam wygodnie podczas tej podróży, szczególnie jeśli to jest jakiś dłuższy lot. Druga sprawa to jest to, że powinno to być jakieś ładne ubranie, schludne, bo mijamy mnóstwo ludzi na lotnisku, czy w samolocie, czy nawet jak autem jedziecie, to właśnie mnóstwo ludzi możecie spotkać i no i chyba chcecie ładnie wyglądać, prawda? A trzeci punkt to jest to, że powinno być nam ciepło, bo właśnie jak lecimy samolotem, to i w samolocie potrafi być zimno, i na lotnisku, więc trzeba też brać to pod uwagę. No więc co można założyć na tą podróż, żeby fajnie wyglądać, żeby było nam wygodnie i żeby było nam również ciepło? Zacznę od tego, czego może nie powinno się zakładać, czyli na przykład stroje, które używacie do ćwiczeń, do biegania, na siłownię, to tego bym unikała. Kolejna sprawa to są sukienki, spódnice, spodenki czy kombinezony, bo może być Wam po prostu chłodno przez to, że będziecie mieć odkryte nogi, może być Wam też niewygodnie, a z kombinezonem jest jeszcze taka sprawa, że jak idziecie do toalety, to trzeba cały ściągnąć, więc to też nie jest jakieś super wygodne. Jeśli chodzi o buty, to zrezygnowałabym na przykład ze szpilek, w ogóle z jakichkolwiek obcasów, bo będzie nam niewygodnie, a na przykład na lotnisku no mamy często dużo chodzenia, czy nawet biegania, jeśli jest mało czasu, więc lepiej mieć buty na płaskim obcasie. I kolejne buty, z których bym zrezygnowała, to są klapki. W klapkach naprawdę można świetnie wyglądać, są różne piękne modele, ale po pierwsze będzie nam zimno, bo tak jak mówiłam, w samolocie, na lotnisku, no wszędzie jest klimatyzacja, jest zimno. A druga sprawa jest taka, że pomyślcie sobie o innych osobach. Czy byście chcieli oglądać czyjeś gołe stopy w samolocie? No pewnie nie bardzo. A poza tym pomyślcie sobie, że jak będziecie musieli pójść do toalety, a tam jest zawsze mokro i tego dotkniecie, to nie. Dobra, ale przejdziemy teraz do konkretów. Zacznijmy sobie może od góry. I proponowałabym na przykład bluzkę z długim rękawem, jakąś taką ładną, lub sweterek. Jeśli wolicie krótki rękaw, to też oczywiście możecie wybrać krótki rękaw. Tylko nie chodzi mi o t-shirt, tylko taki krótki rękaw, taki... Po angielsku spotkałam się z takim określeniem jak short sleeve, czyli właśnie krótki rękaw, tylko właśnie to nie jest t-shirt, tylko on jest taki ładny, dopasowany, troszeczkę dłuższy ten rękawek jest. I to tak jest troszeczkę bardziej eleganckie. Lub na przykład moje ulubione koszulki polo. One przez to, że mają właśnie tutaj kołnierzyk, ten rękawek przeważnie też jest troszeczkę dłuższy, chociaż nie zawsze, ale właśnie ten kołnierzyk dodaje tej takiej elegancji i ta stylizacja w ogóle całkiem inaczej wygląda, niż jak byście założyły zwykły t-shirt. Możecie wybrać również jakąś koszulę, jeśli macie jakąś wygodną. To już decyzja zależy od Was. Jak też już wspominałam kilka razy, że w samolocie może być chłodno, czy na lotnisku, to dobrze jest mieć też ze sobą jakąś narzutkę, czyli na przykład jakiś kardigan, albo marynarkę, czy kurteczkę jakąś, zależy co tam najbardziej lubicie. Ja najczęściej wybieram właśnie kardigan, bo on jest taki, wiecie, można się okryć nim, tak jak trochę jak kocykiem i jest też najwygodniej, bo marynarka jednak może nam trochę krępować ruchy, czy jakaś kurteczka, może być nam trochę niewygodnie, a jednak ten kardigan będzie taki najbardziej komfortowy. Albo jeśli macie taką dłuższą chustę, taką większą, to też można zabrać ją jako taką właśnie narzutkę i możecie w samolocie się przykryć, tak jak kocykiem, będzie też na pewno przyjemniej i cieplej. Albo po prostu zawiązać sobie na szyję, czy po prostu na ramiona zarzucić, to już wiecie, jest mnóstwo opcji i też to będzie fajny pomysł. I mniej miejsca zajmie, można do torebki schować, to też jest super opcja. Jeśli chodzi o dół, to spódnice i spodenki bym odrzuciła, tak jak mówiłam wcześniej, i wybrałabym raczej spodnie z długą nogawką. Jeśli chodzi o dresy, to też bym je odrzuciła, chociaż są takie dresy, które wyglądają bardziej elegancko, bardziej jak takie spodnie materiałowe. Wstawię Wam w opisie linki do jakichś takich przykładowych, żebyście sobie zobaczyły. One są takie bardziej gładkie, takie i ten krój nie jest taki aż tak bardzo szeroki. No zobaczycie sobie. Zamiast dresów można wybrać po prostu spodnie materiałowe, takie z luźniejszą nogawką, czy z prostą nawet, czy ze zwężaną. To zależy, w czym Wam jest najbardziej wygodnie. Ale właśnie lepiej wybrać takie spodnie materiałowe, czy właśnie te dresy, takie bardziej eleganckie, niż na przykład spodnie, takie rurki. Bo ja na przykład zdarzało mi się latać w spodniach takich bardzo dopasowanych, właśnie w rurkach. No i powiem Wam, że nie było mi za wygodnie, bo one, wiecie, no, obciskają, a jak się długo leci, no to nie jest to za bardzo wygodne. Przejdziemy sobie teraz do butów. Przy butach chciałam na początku powiedzieć, że fajnie wybrać takie buty, które łatwo będzie Wam założyć i zdjąć, bo czasami na lotnisku trzeba zdejmować te buty i zakładać z powrotem, więc żebyście nie musiały tam, nie wiem, przez godzinę wiązać, zapinać, czy wiecie, męczyć się z tymi butami, więc coś, co łatwo się zakłada i ściąga. Klapkom i szpilkom podziękujemy. I jakie ja bym buty wybrała? Ja bym wybrała albo baleriny, albo mokasyny, albo sneakersy. Zależy, co najbardziej lubicie, co Wam najbardziej będzie pasować, co macie w szafie. To właśnie te buty ja bym pewnie wybrała. I mówiąc sneakersy, mam na myśli takie bardziej, powiedzmy, eleganckie sneakersy. Chodzi mi o takie bardziej gładkie, takie nie buty do biegania,
czy tam, nie wiem, do ćwiczeń, tylko takie, wstawię Wam tutaj przykłady, o co mi chodzi, torebka. Nie powiem Wam tutaj konkretów, jaką torebkę powinniście wybrać, bo to już zależy od Was, co Wam najbardziej pasuje, co Wam się najbardziej sprawdzi. Ale to, co chciałam powiedzieć, to to, że dobrze by było, gdyby była wystarczająco duża, żeby zmieścić wszystko to, co Wam jest najbardziej potrzebne. Czyli jakiś telefon, portfel, dokumenty. Też powinna być taka, żeby łatwo było wszystko znaleźć, no bo wiecie, co chwilę trzeba wyciągać jakiś paszport czy bilet i potem go chować, to żeby Wam się gdzieś nie zagubiło to i nie trzeba było szukać przez godzinę tego biletu czy paszportu, tylko żeby wszystko było gdzieś tam w jakiejś jednej przegródce na przykład i żeby było Wam łatwo znaleźć. Kolejna sprawa jest taka, że torebka sama w sobie nie powinna być za ciężka, bo jak sama torebka bez żadnych rzeczy w środku jest ciężka, a dołożycie tam jeszcze jakieś rzeczy, no bo oczywiście nie nosicie pustych torebek, to będzie Wam po prostu niewygodnie, bo jak będziecie musiały chodzić przez całe lotnisko z taką ciężką torebką, no to myślę, że to nie będzie wygodne. I ostatni punkcik przy torebce to jest to, że fajnie, żeby ta torebka miała taką opcję, jakiś taki dłuższy paseczek, żeby można było ją przez ramię założyć. Bo wtedy macie obie ręce wolne i jak macie na przykład dziecko lub dzieci, to właśnie będzie wygodniej, jak będziecie mieć tą torebkę przy sobie, nie trzeba będzie jej nigdzie pilnować, nigdzie się nie zgubi. Albo żeby dało się tą torebkę, tak wiecie, zaczepić o walizkę, to wtedy ona sobie będzie stała na walizce i będziecie sobie wieźć tylko walizkę i ona będzie z tą walizką sobie jechać. I też Wam się nie zgubi, więc to już zależy od Was, jaką torebkę wolicie, czy właśnie taką większą, żeby zaczepić o walizkę, czy mniejszą, może taką przez ramię. I tu będzie taka jeszcze gwiazdeczka, bo znalazłam ostatnio coś takiego w internecie, co po prostu mnie zachwyciło. Jeżeli podróżujecie do jakiegoś ciepłego kraju i zabieracie na przykład ze sobą kapelusz, to żeby go nie nosić w ręce, czy gdzieś w torebce, czy na głowie, żeby tego nie zgubić po prostu, bo to jest, jakie się ma mnóstwo rzeczy, no to można o czymś zapomnieć, jeszcze co chwilę trzeba te dokumenty wyciągać i wchować. A jeszcze będziecie mieć kapelusz, to znalazłam coś takiego jak klips do kapelusza i to się przyczepia, to jest na takim jakby breloczku, przyczepia się do torebki i ten klips zaczepia się o kapelusz. I to sobie po prostu wisi przy torebce czy tam przy walizce, pokażę Wam tutaj, o co chodzi, i wstawię Wam linka, bo znalazłam nawet to w internecie. Jak będziecie zainteresowane, to sobie możecie zobaczyć. I dla mnie to jest po prostu genialne, bo nie trzeba tego nosić w ręce, nie trzeba tego pakować do walizki, żeby się nie zgniotło. Biżuteria. Jeśli chodzi o biżuterię, to ja na przykład wybieram taką delikatną. Zresztą ja wybieram zawsze delikatną, ale wiecie, przy lotach to już tym bardziej. Wybieram takie kolczyki na przykład, jak mam teraz, że takie na sztyfty, jakiś delikatny na przykład naszyjnik, zegarek i powiedzmy pierścionki. I tyle bym wzięła, nic więcej bym pewnie nie brała, bo pamiętajcie też, że na przykład jak macie zegarek, to mogą Wam kazać zdjąć przy bramce, więc żeby nie zgubić niczego, jak będziecie mieć za dużo rzeczy, to można właśnie coś o czymś zapomnieć, coś zgubić i no i szkoda by było po prostu. Kolejna sprawa to makijaż. Jeśli się nie malujecie, to się nie malujcie. Jeśli się malujecie i chcecie się pomalować, to się pomalujcie. Ja na przykład się maluję na podróż i jak długa by nie była tak naprawdę, bo po prostu mam ochotę się pomalować, to się maluję i tyle. I też zauważyłam, że jak jestem pomalowana, to tak tej twarzy nie dotykam, a jak jest niepomalowana ta twarz, to ją po prostu ciągle, wiecie, tak się opieram, gdzieś tu dotykam i po prostu to sprawia, że potem mogę mieć więcej krost na twarzy, więc to jest to, co ja zauważyłam u siebie. Włosy. To jest ta sama sytuacja co przy makijażu. Jeśli chcecie układać włosy, to układacie, jeśli nie, to nie. Możecie mieć po prostu, wiecie, rozpuszczone czy spięte. Dobrze jest mieć jakąś, nie wiem, gumkę do włosów, czy spinkę, czy opaskę, żeby gdzieś tam na przykład w trakcie lotu sobie je upiąć, czy związać, żeby było Wam wygodniej. I ostatni punkt, o którym chciałam powiedzieć, to są kolory tych naszych stylizacji. Jeśli chcecie wyglądać tak bardziej elegancko, to według mnie takie stonowane kolory są świetnym wyborem. Oczywiście możecie pójść w kolory bardziej żywe, jeśli chcecie, jeśli lubicie. To tak tylko mówię ode mnie, że ja właśnie na przykład wolę stonowane kolory i to według mnie wygląda bardziej elegancko. A kolejna sprawa to jest taka, ale to już jest takie, wiecie, taki dodatkowy punkcik, że jeśli macie jakieś takie ładne walizki, wszystkie w tym samym kolorze, tak wiecie, dopasowane i to pasuje do Waszej stylizacji, to w ogóle super wygląda, ale wiecie, to jest taki tylko dodatkowy punkcik. Ja na przykład mam dwie walizki żółte, więc nie jest to stonowany kolor, ale przynajmniej łatwo mi znaleźć, jak na taśmie jedzie walizka, to przynajmniej ta moja żółta rzuca się w oczy wśród tych wszystkich czarnych walizek. I to już było wszystko, co chciałam Wam dzisiaj powiedzieć. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, czy macie jakieś swoje triki odnośnie podróżowania. Jestem bardzo ciekawa. A teraz się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki!